wrześniowy wysyp borowików 2022. A czy uda się coś napełnić? Zobaczycie sami, więc nie przeciągając dłużej. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno! I zaczyna się pięknie, pięknie, czyli po prostu wpyte, śliczne prawuski wrześniowe 2022. I się wysypały, drodzy Państwo, się grzybki. Wysypały w świętokrzyskim lesie. Chwila czasu, ale nie będę ich obierał, czyścił, bo jestem, jak to mówię, po nocnej zmianie. Szkoda mi było dnia, więc obiecałem koledze grzyby i ich nie czyszczę. Kozaki też będziemy brać. Ceglaczek tutaj. Borowik i szybko się koszyk zapełnia. Oczywiście dzisiaj licznik, dwie sztuki i dla kolegi zbieram. Szybko się napełnia kosz. Piękny prawusek. Więc nie ma już dzisiaj czasu na rozczulanie, drodzy Państwo. Szybko zbieramy po nocy grzyby. Tak to ja lubię, drodzy Państwo, tu trzy. I tu kolejnego widzę. Okej. Takie coś to mi się podoba. Czyli jak widzicie, krótka piłka, 7:35, w pół godziny i coś się zaczyna dziać. Thank you.
Piękne, piękne borowiki dla kolegi. Piękne. A! Prawuski. Piękne, świeże borowiki. Nic dodać. Nic ująć. Coś pięknego. Pięknie. Drodzy Państwo, przyznać musicie mi rację. Tak powiedziałem. Trzeba cierpliwie szukać, aż w końcu się trafią, wyrosną. I tak to mniej więcej wygląda. Fiku miku, Jezu pyzy w koszyku. Piękne, świętokrzyskie borowiki, cudne. No i takie coś mi się podoba, ale drodzy Państwo, jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo ludzi. Więc dzwoniłem do kolegi, tak aby sobie przyjechał, wziął te piękne grzyby, a ja dalej będę sobie chodził pomalutku, powolutku, bo praktycznie musiałbym już wracać do domu. Zobaczcie, jest 8:14, ponad godzinkę chodzę i cały kosz, a chciałem sobie jeszcze trochę pochodzić i jest sobota, weekend, czyli samochodów pełno, ludzi pełno i zadzwoniłem do kolegi, przyjedzie, zabierze sobie to, a ja sobie dalej będę chodził. I kolega przyjedzie, zabierze to, co mu obiecałem, a ja spokojnie już będę sobie grzybki zbierał, obierał. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. A tak to na tą chwilę zbieramy borowiki, czerwone kozaki i jest bajecznie, drodzy Państwo, bajecznie. A godzina nadal 8:17, sobota 10 wrzesień, czyli wrześniowy wysyp grzybów. Nie inaczej. Wrześniowy wysyp grzybów. Pięć, bo piąty jest tu. Piąty, a tu zwykły. To jednego musimy dobić i jest pytka.
A więc koleżka Heniu z moich filmów. Dzień dobry. Dzień dobry. I dziękuję, że mnie podwiozłeś. Teraz bierz te grzyby, dawaj. Przesypujemy wszystko. I tak jak mówiłem, wszystko idzie dla Henia, a ja od nowa zaczynam dzisiejszy zbiór. Już na spokojnie zobaczę. Dzięki. Więc wszystko przerzucamy. I jak chcesz wiedzieć, to dla ciekawskich było równe 60. 60 borowików. I pozbyłem się i zaczynamy, drodzy widzowie, wszystko od początku. Godzina 8:39, ja nie pójdę spać, Heniu, znasz mnie. No, normalnie. No to bierz grzybki. Dziękuję serdecznie. Nie ma za co. Miłego weekendu. No dziękuję. No trzymaj się. No i miłego weekendu i widzimy się po niedzieli. Dobrze, okej. Okay. Wyzerowane, więc zaczynamy od nowa dzisiejszą imprezę. I teraz, drodzy Państwo, na spokojnie sobie będę szukał, zbierał grzybków. Kolegę mam z głowy. Godzina 8:41, to półtora godziny nazbierałem mu kosz, tak mu obiecałem. I nie było sensu już tam dalej chodzić, dlatego że dużo ludzi jest w lesie. Weekend, ludzie zwietrzyli, więc ja sobie teraz pójdę gdzie indziej. Z daleka od ludzi, pomalutku, powolutku będzie chodził pyza, jednak po swoim ogródku. Teraz, drodzy Państwo, mam jednego kozaczka czerwonego. Na spokojnie nakręcę film, pomalutku. Pójdziemy teraz gdzie indziej. I zobaczymy tam, co jest grane. W całym kraju dzisiaj zapowiadają deszcze. Więc wziąłem przeciwdeszczowe spodnie na szelkach, kurtkę, no i buty. Widzicie, krótkie spodenki, ale buty wziąłem jednak. I tu mamy pierwszego borowika na spokojnie. Więc oczyszczę go, nabiję. Idziemy ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Oczyszczę go. Nabijemy, sztuka to sztuka i spokojnie dla siebie teraz spróbuję nazbierać trochę grzybków. Więc tak to mniej więcej wygląda. Piękny prawusek. Trzeba będzie jednak sprawdzać, bo noga może być robaczywa. Ale w domu dokładnie posprawdzam. Teraz będę ciął tylko krótko i żona to w domu posprawdza, bo ja jestem po nockach, drodzy Państwo, czterech nockach, weekend w końcu wolny, ale co to za weekend, jak w sobotę zeszłem, więc szkoda mi tej soboty na spaniu. Dlatego ten wypad na wrześniowy wysyp borowików. Trzeba ciąć, drodzy Państwo, nie inaczej. Ale szukamy. Na spokojnie. Teraz dla siebie. Naszych prawusków. I ten zdrowizna. Więc dla siebie to muszę sprawdzać, oglądać. I mamy trzy sztuki. Ale tutaj dalej. Zamiast trzech jeszcze dwa są. Tu jest piękny i tu jest drugi. Dwa piękne świętokrzyskie borowiki. Piękny. Więc pomału teraz ja muszę swój koszyk napełnić. No ale miejmy nadzieję, że pomalutku, powolutku uzbieram trochę. A ile, zobaczycie to w dalszej części mojego filmu. Więc zostańcie ze mną i jak ja to mówię, ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Powiem Wam, że te małe są zdrowe. Jak widzicie. Więc najciekawiej by było
zbierać takie prawuski. No ale dla siebie będę wszystkie sprawdzał. Drodzy Państwo, zaczyna, drodzy Państwo, padać, więc szybko wkładam przeciwdeszczowe spodnie, kurtkę, bo 80% na deszcze dzisiaj zapowiadali, drodzy Państwo, i w końcu się to sprawdza. Więc szybko przebieram się, idziemy dalej zbierać nasze grzybki. Więc deszczyk sobie pada, a ja zbieram to, co rośnie, drodzy Państwo. Nic dodać, nic ująć. Kozak. To jest kozak. I tu drugi, czyli dwa kozaki. Deszczek pada sobie, a my pochodzimy po lesie jeszcze z 2-3 godzinki. Zobaczę, jak będzie. Lepiej nam się będzie spało. No i później po grzybach prześpię się. Później po południu czy pod wieczór wstanę i przyszykuję się na ryby, bo jutro prawdopodobnie z kolegą pojadę na ryby. Więc weekend będzie sobota w lesie, a niedziela nad wodą. Więc teraz pomalutku pochodzimy i widzicie sami, jaki piękny prawusek. Więc go przytulę, obczyszczę i deszczyk pada. Jest bajecznie, drodzy Państwo. Bajecznie. Nie inaczej, bajecznie. Powiem Wam, drodzy widzowie, że chodzę po kimś. Po kimś chodzę po lesie, gdzie nie pójdę, tam cięte grzyby, cięte grzyby. A na godzina jest dopiero... Godzina dopiero jest 9:39. A tutaj wszędzie chodzę po kimś, po kimś. To ktoś musiał przechodzić, tu sztuka. Tu mamy kolejnego. I mamy dwa piękne borowiki, ale tak mówię, po ludziach chodzę, pełno naciętych grzybów, ale dwa prawuski są i pochodzę jeszcze trochę, bo po nocce to naprawdę, drodzy Państwo, nogi bolą. Pochodzimy tutaj elegancko, pomalutku, powolutku, ale ktoś tu był przede mną. Nie wiem, czy dzisiaj, czy wczoraj, w piątek, bo jest dużo grzybów ciętych. Drodzy Państwo, mogę zostać w tym pierwszym miejscu, no ale ja nie lubię tak, jak jedni ludzie idą w tą stronę, drudzy w tą, jeden koło drugiego. Nie lubię tłumów nie lubię w lesie. Jak ktoś ogląda moje filmy, to wie, że lubię sam chodzić po lesie, a na dodatek weekend jest i ludzie już zwietrzyli grzybki. I w tym pierwszym miejscu obskoczyłem to, co moje obskoczyłem, wyzbierałem. No i postanowiłem iść dalej w inne miejsce, w głębszy las. Ale jak widzicie, tutaj nic nie widać, nic nie słychać, nic nie czuć. Parę sztuk jest, ale to nie przyrównanie co do pierwszego miejsca, które grzyby Heniu zabrał. Ale ja pochodzę jeszcze trochę, tak, nie o grzyby tutaj chodzi, tak, aby nakręcić film dla Was, pokazać co i jak. I na tą chwilę w głębi lasu, głęboko w lesie, borowików nie ma. Pojedyncze sztuki się trafiają, co znajdę, to cięte. Ludzi nie ma oczywiście tutaj, a samochodów dużo stało, więc brzegami lasu trzeba chodzić, przy drogach. O, kolczaki tylko. Zobaczcie. Kolczaki. Cały pas kolczaków. A prawusków nic.
nie widać, więc pochodzę jeszcze trochę, przejdę tam dalej i pomału niedługo będziemy kończyć. Czyli szału nie ma, parę borowików jest i tak mówię, wszystko z brzegu, a głęboko w lesie nic, ani widu, ani słychu, ani czuć. Więc cały czas pada. Jest ciemno i na dodatek nic, tylko tyle, kilka sztuk. Jak widzicie, w tym drugim miejscu. Więc wychodzę, idę do wyjścia, jadę do domu. Wolę się przespać, później spakuję się na ryby. Jutro jest niedziela i za parę dni przyjadę na grzybki. Bo widzicie, pada. I przyjadę za kilka dni na grzybki i będzie kolejny film. Czyli pierwszy wypad z rana, półtora godziny cały kosz, a teraz lipa, ludzi nie ma, deszcz pada, nogi bolą i na dodatek chodzę po kimś, ślady po ciętych grzybach, więc tak mówię, brzegi lasów, dróżki, drogi przy drogach, a w głębi lasów, w dużym lesie, jak widzicie, nic. Więc pomału zawijam się ku wyjścia z lasu i pomału będę kończył tą dzisiejszą imprezę. Pada. A tu co mamy? Mamy borowika. Ładny. No ale widzę tylko jednego. Więc w ten deszczowy dzień przytulimy go oczywiście, obczyszczę. Idziemy w stronę wyjścia z domu i pomału będę kończył tą sobotnią, dzisiejszą imprezę prosto po pracy, czyli po nocnej zmianie. Oczywiście tego też przytulę. Nie inaczej. Więc go przytulimy w ten deszczowy dzionek, ale pada strasznie, strasznie pada, ale grzybek, przyznać musicie rację, że superowy, nic dodać, nic ująć. Więc drodzy Państwo, to nie przestanie, więc zawijam się. Zobaczcie, tak pada. Oberwanie chmury. Ja kończę, drodzy Państwo, bo nie ma co. Niech pada. Sztuk mam 18 i tak to mniej więcej teraz wyglądało, jak widzicie. 18 sztuk. Cały czas pada i nie da się zbierać w taką pogodę. Wiecie, drodzy Państwo, pomału będę kończył, telefon mam niewodoszczelny, więc szkoda mi zamoczyć, nie ma jak filmować, więc kończymy. Z tego względu, że dzisiaj to na pewno nie przestanie, a w taki deszcz zbierać grzyby, chodzić po krzakach, to nie za bardzo przyjemnie. Więc drodzy Państwo, leciało tak, pokazałem na filmie, nic dodać, nic ująć, deszcz pada, zobaczcie, sucho było. A ile wody? 18 sztuk po raz drugi. Na początku pełen kosz, 60 blachenia. I tak to mniej więcej leciało. Więc drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału, dzwoneczek, będą śledzić mnie na bieżąco. I łapki w górę, niech moje filmy idą dalej w świat, będą większe zasięgi. I tak to leciało, więc jeszcze raz dziękuję Wam ślicznie. Na razie, jadę na Kielce. Cześć!